Cześć, witajcie. Dzisiaj będę miał dla Was niedrogą podkładkę pod myszkę od firmy Havit. Jak dobrze kojarzę, jest to druga podkładka od Havita na moim kanale. Poprzednia była dobra jakościowo, udana i niedroga. Tutaj ponownie mamy podkładkę, która jak dobrze pamiętam kosztuje 30 zł, ale dokładne ceny macie w linku w opisie filmu. Możecie tam sprawdzić ceny sprzętu marki Havit i powiem Wam, że w tej cenie jest całkiem ciekawa. Zobaczycie dzisiaj. Dodam tylko, że jest to podkładka typu Control. Jakby kogoś interesowały takie podkładki, to zapraszam do dalszego oglądania. Zaczynamy. Dzisiaj czas na podkładkę od firmy Havit. Jedna jakiś czas temu już była, wyszła bardzo dobrze. Tutaj mamy model HVMP830, bo podkładek Havit ma kilka, więc tutaj macie naprawdę dużą podkładkę w dobrej cenie, bo jakieś 3 dyszki. Sprawdźcie sobie dokładnie w opisie filmu, jakby Was ta cena interesowała, żebyście byli po prostu na bieżąco. Podkładka ma wymiary 900x300x3 mm grubości, więc jest to podkładka bardzo szeroka, natomiast nie tak wysoka, czyli przeznaczona dla osób, które na przykład chcą mieć klawiaturę i myszkę na podkładce, ale na przykład nie chcą już stawiać monitora czy czegoś innego, tylko typowo mieć swój sprzęt gamingowy. Mamy tutaj wystarczająco dużo miejsca, żeby tą myszką operować i w górę, i w dół, i na boki oczywiście. Jeśli chodzi o fakturę powierzchni, to jest to podkładka typu Control. Zobaczcie, myszka przemieszcza się dość szybko, ale czuć tutaj tą kontrolę. Kontrola jest w 100% zachowana, więc ta podkładka to typowy Control. Jeśli Was zaciekawi ta myszka, no to recenzję myszki też będziecie mieli za kilka dni, a cenę jakby co macie w opisie filmu. Myszka nie jest droga, a jest też całkiem udana. No i co do tej podkładki, wracając, zobaczmy sobie od spodu. Mamy, jak to zwykle bywa w dobrych podkładkach, solidną gumę od spodu, czyli podkładka bardzo dobrze trzyma się podłoża. Mamy też bardzo dobrze obszyte brzegi oraz jedna grafika, to jest logo tej serii Game Note, czyli taki ślad po pazurach. Wygląda to całkiem znośnie i cała podkładka jest po prostu czarna. Cała powierzchnia jest naprawdę duża, za chwilkę Wam jeszcze pokażę, jak ona wygląda z klawiaturą i myszką już tutaj położoną. Będzie to jeszcze inny sprzęt od Havita, który też przyszedł do testów. Też ciekawy zestaw, klawiatura plus myszka. Zobaczymy, czy ta podkładka ma jakikolwiek wodoodporność. Moim zdaniem tutaj raczej nie będzie miała, bo jest to Control, a kontrolki bardzo rzadko mają wodoodporność. To jest to taki typ faktury, ale poobserwujmy przez chwilę, co się będzie działo z tą wodą. No i powiem Wam, że jak na razie to jestem dość mile zaskoczony, ponieważ większość wody stoi na powierzchni. To jest dobry znak, że to nie wsiąkło tę gąbkę. No i możemy troszeczkę to nawet przesuwać. Więc powiem Wam, że jakaś tam częściowa wodoodporność nawet jest. Jak Wam się coś wyleje i zadziałacie szybko, zbierzecie to, no to jest szansa, że obędzie się bez wymiany podkładki, albo przynajmniej bez solidnego prania. A jak prać podkładkę, zobaczcie sobie pierwszy film na playliście o podkładkach. Tam jest właśnie jak czyścić i prać podkładki. Jeśli to jest woda, to najlepiej wziąć sobie jakąś ściereczkę, nie papier, bo papier zostawi Wam mnóstwo białych paprochów, szczególnie na czarnej podkładce. Będzie to wyglądać strasznie i będzie ciężko to usunąć. W ostateczności podkładkę można wrzucić do pralki. Też jest o tym w moim poradniku. A tymczasem zobaczmy, co się stanie, jak przesuszymy tą podkładkę. Troszkę tej wody tutaj wylałem. Tak więc osuszam, osuszam, osuszam. Troszkę poszorujemy. Dobra. I co? Powiem Wam, że jest tylko leciutko wilgotne, czyli większość wody faktycznie została na powierzchni i została ładnie usunięta. Więc tutaj dosłownie 10 minutek i mamy podkładkę suchą i można śmigać dalej. Tak więc nie dość, że podkładka jest duża, solidnie zrobiona, bo ma obszycia i dość dobrą powierzchnię, to jeszcze naprawdę atrakcyjna cena, więc mamy tutaj mały hicik. Ta podkładka za stosunek jakości do ceny otrzymuje zasłużoną rekomendację. No dobrze, widzieliście wszystko w tej recenzji, jak podkładka jest wykonana, jakie ma właściwości, jakie ma właściwości wodoodpornościowe. Generalnie w takiej cenie można powiedzieć, że
ta cena jest śmieszna, bo podkładka jest i duża, i dobrze wykonana. Jeśli chcielibyście sobie taką właśnie podkładkę sprawić, to możecie dokładne ceny zawsze sprawdzić w linku w opisie filmu. Tam są zawsze aktualne. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli ten film Wam się spodobał, zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!